Oprócz takich zmian, które widzę, że coś się wybudowało, coś się lepiej ukierunkowało, wygładziło, jakaś droga mnie prowadzi szumnie i bardzo szybko w nowe miejsce. To także chyba największą taką wartością, którą y, odczuwam, to jest ta wartość wolności, taką, jaką ja sobie y, tę wolność obrałem, odbieram, a więc z jednej strony brak takiego albo ucieczka tych wszystkich przymusowych sytuacji. Ja się pytam, kiedy dostawałem bilet powołania do wojska i musiałem się przed tym jakby y, śmigać przed tym, i bardzo się denerowałem, czy mnie wezmą, czy mnie nie wezmą. Poczucie wolności, czyli decydowania o sobie. I te decyzje są nie tylko w takiej sferze, że y, czy będę się uczył dalej, czy będę jeszcze dalej szkolił się i będę się doskonalił, ale że mogę na przykład być wierny y, jakiemuś swojemu, wy, swojemu wyborowi. Jeżeli jestem muzykiem, to mogę tym muzykiem być przez cały czas. Jeżeli jestem artystą, malarzem, jeżeli będę, chcę, jeżeli będę chciał być żołnierzem zawodowym, to mogę nim zostać. A więc y, ta sfera wolności jest dla mnie czymś niezwykłym, czymś dla mnie fantastycznym, bo dla młodych ludzi może być symbolicznie i mało zrozumiałe, że zginęła. Tabliczka zakaz fotografowania dworca kolejowego, a dworce kolejowe są też y, piękne, i to było symbol, ile, ile rzeczy było zakazanych, ile rzeczy było takich jednokierunkowych, a więc nie było aż tak wielu alternatyw. Coś, co mnie najbardziej zachwyca, to że mogę włączyć 600 kanałów telewizyjnych i mogę naprawdę oglądać to, czy korzystać z tego, co mi najbardziej odpowiada. Czyli reasumując, poczułem tę wolność wyborów e, osobistą, e, swoją, taką, która ma realną wpływ na moje y, życie. To ja wpływam w sposób zasadniczy na moje życie, kiedy tego czegoś nie czułem y, dawno absolutnie. Polacy byli za y, PRL-u, to wie każdy Polak, ponieważ y, y, telewizja nie, każe, nie pozwoli nam o tym zapomnieć. Mimo, że filmy, które były konstruowane za czasów PRL-u, no może nie są zgodne z jakąś linią, ale są prawdziwe. I te filmy na szczęście są emitowane non stop, a więc cały Barea, już że nie wspomnę o innych, pokazuje nam pewną mentalność polaka perolowskiego Polaka, który troszeczkę jest z taką czapką na bakier, omija różne przeszkody, tworząc swój własny styl życia i potrafiąc się do, z pewnych rzeczy obśmiać. To, co się teraz dzieje, to powiem mnie skromnie, rozmawiacie z ekspertem, ponieważ przez te 25 lat, a przez 22 lata działania fundacji, my to wszystko filmujemy. Nie ma takiej ciągłości, nie ma takiej chyba akcji w Polsce. Kiedyś była Polska Kronika Filmowa i operator Polskiej Kroniki Filmowej mógł Ci za pro powiedzieć: Zmieniła się Polska bardzo, bo kiedyś były strzechy, a teraz mamy azbest. My obserwujemy, jak ludzie wyglądają, jak wyglądają miasta, bo ich filmujemy, pokazujemy ich. 22 lata temu, podczas pierwszego finału, wyglądaliśmy bardzo słabo. Nasze miasta wyglądały słabo. To, co stało na ulicach, było słabo. I my, jako ludzie, byliśmy też bardzo słabi, którzy byli wtedy bardzo wyczuleni na to, że, ła, spontanicznie robimy akcję. Tego nam nie zabraknie chyba nigdy. Był 39 rok i ludzie obrączki ściągali, bo ruszali, żeby w czymś. Pomóc, jest teraz ten czas, i w wolontariacie sobie dajemy świetnie radę, dochodzimy do tych standardów, które są na świecie. Standard światowy jest taki, że on jest wpisany w Twoje działanie od samego dziecka, uczą cię tego w szkole. Na tej zasadzie mogę powiedzieć na tym tle, że mamy się bardzo dobrze. Ostatnie badania wręcz powiedziały, że jedna czwarta ponad Polaków powiedziała, że może się opodatkować obowiązkowo na jakiś cel. Ale z drugiej strony, ten pęd za zdobywaniem też pieniędzy, czyli ten. Pęd taki czysto komercyjny, musimy przeżyć. No, Pokażcie mi kraj, czy jakieś społeczeństwo XIX-XX wieczne, które nie przeżyło takiego niesamowitego pędu, żeby się wzbogacić, żeby mieć to, żeby ten wzrost taki gospodarczy, żebyśmy my też w tym wszystkim uczestniczyli. Później następuje takie być może ugruntowanie czegoś. Nas to jeszcze czeka, w związku z tym. Patrzę także przez różowe okulary na to, że Polacy są momentami popędliwi, momentami nieuprzejmi na drodze, momentami zapominają o swojej historii, momentami są tacy hejtujący siebie nawzajem. Myślę, że to są wszystko sytuacje, które nie pozostaną w Polsce, bo Polska już nie jest krajem zamkniętym. Jesteśmy w sferze Schengen. A więc, ilu Polaków pojechało do. Anglii, zobaczcie jak wrócą. Będą nam robili te cholerne angielskie puddingi, będziemy mieli ich potok, ale po prostu będą mieli jakiś nawyk przyjadą z czymś nowym. Gdzieś tam pojechali, tego ich też czegoś na mało uczyli. Wierzę w te przemiany, że one będą niehistorycznym takim kołem co dekadę, nie one się zmieniają co rok, tutaj ja, ja mam uczucie, że y, to już się tak szybko zmienia, że ten rok będzie niepodobny do y, za dwa lata y, do przodu, do takiego roku, ktoś powie, ty wiesz ile się zmieniło, to już w ogóle jest wszystko do gór nogami. zmieniamy się bardzo pozytywnie, negatywy są, ale one muszą być, żeby zobaczyć pozytywy, jedno mam tylko marzenie, żeby powstała y, Powstały standardy polityczne, które wreszcie te standardy polityczne dojdą do standardów dobrej, może nawet nie jest złe słowo dobrej, ale takiej tradycyjnej solidnej polityki krajów zachodniej Europy. Nie mnie to oceniać, bo te kraje też mają swoje tam plusy i minusy. Ale mnie chodzi o to, żeby polityk był tą osobą, która się zajmuje polityką, która jest, to jest jego zawód, niech zarabia bardzo duże pieniądze. Tylko, żeby odsunąć te wszystkie, które dzisiaj mają takie te błachostki, takie prywaty, animozje, rzeczy, o które się drze szaty kompletnie niepotrzebne, które ruinują to wszystko, a nie budują Budują. Muszą być partie opozycyjne, muszą być politycy, którzy nas yy, zadowalają i którzy nas, yy, którzy nas denerwują. To musi wszystko być. Tylko żeby ten poziom, jeżeli ten poziom wzrośnie, to o ludzi się nie martwię. Już Kiedyś mówiono w PRL-u, nie przeszkadzajcie nam, to my sobie damy radę. Tylko, tylko po prostu nie wchodźcie nam z butami ze swoimi pomysłami. Wszelkiego rodzaju ideologia w polityce, yy, taka życiowa, jest niebezpieczna. Jeżeli ktoś ma takie ideologie, ja wam powiem, co wam się ma podobać, jest niebezpie niebezpieczne. Z tym mamy do czynienia dzisiaj i to jest właśnie niebezpieczne. Nadużywanie słowa patriotyzm jest niebezpieczne, ale nie, nie miałoby nic przeciwko temu, żeby kupić maszt z flagą po jakiejś superpromocyjnej cenie w dużym supermarketu. I wstawić go sobie przed dom albo wystawić z okna, nie mam nic przeciwko tego. Centrum patriotycznym jest to fajna rzecz i powinniśmy to kultywować. Ale znowu jestem oporny, żeby dzieci się uczyły koniecznie pieśni legionowych w szkole. Wystarczy, że będą wiedziały o tym, niekoniecznie muszą się uczyć. Więc to jest taki mój dualizm, To się wszystko miesza. Polityka, jeżeli polityka będzie mądra, to naprawdę ludzie sobie dadzą, dadzą sobie radę z tym wszystkim. Jedna dyktyryka. Jak Rosja padła, to się wydawało, że wszystkie rzeki są, chyba Morze Kaspijskie, odcenione, że jest tak zatrute, że to będą pokolenia musiały oczyścić to morze. Oczyściło się migiem. Przyroda się oczyszcza. My jesteśmy taką przyrodą. My, ludność, politycy niech nie pajacują. Niech się tylko tutaj wyluzują, niech uczą się tej polityki, uczą może to. I robią tą swoją politykę.